Cześć, jestem Klaudia Tekanona no i już. Witam Was w lekcji, która będzie dotyczyć oporu elektrycznego, a dokładniej omówienia wzorów. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Opór elektryczny ma oznaczenie R, zwane inaczej rezystancją. U przez I. U to oczywiście napięcie elektryczne, które mamy w woltach i natężenie prądu. Jednostka A. Amper. Natomiast tu będziemy mieć dość ciekawą jednostkę, ponieważ opór elektryczny jest w Omach. Zaczynamy od rysowania czegoś takiego i następnie łączymy do taką bańką. Hop. I to czytamy OM. Napiszemy o przez samochy. Ok, no to teraz sobie przekształćmy ten wzór. Ta kreska to dzielenie, ta kreska to mnożenie. Tu rka, u góry we wzorze u, no i tu mamy i. Paluszkiem zakrywamy sobie u i widzimy, że to r razy i. Zakrywamy sobie paluszkiem I i widzimy, że to U przez R. OK? Dobra, to teraz przejdźmy sobie do tego, że mamy jeszcze jeden wzór na opór elektryczny. On tutaj nie będzie mm, za bardzo stosowany w zadaniach, natomiast ważne jest aby widzieć od czego nam to zależy. I mamy sobie taki znaczek i to jest opór właściwy. L to długość przewodnika i S. Pole przekroju poprzecznego. I to oczywiście dalej jest w omach. OK. No to zaczynamy od p. Czyli mamy opór właściwy. Oczywiście, który jest dla każdego ciała inny, który ma jednostkę om razy metr. Następnie mamy L i to jest bardzo ważne, aby pamiętać, że ten nasz opór elektryczny, Zależy od długości przewodnika. I to mamy w metrach, i jeszcze tu mamy S. Jest pole przekroju poprzecznego. Mamy pole, to jednostka pola, m kwadrat. Ok, jeżeli chodzi o pole przekroju poprzecznego, o co chodzi? No to musicie sobie teraz wyobrazić drucik. Mamy drut, tak, który możemy zrobić w taki oto sposób, prawda? Mamy przewód, mamy tam jakiś drucik. I teraz jak spojrzymy na niego od frontu, to my go widzimy tak, to zrobimy sobie tak, to jest bok. Rzut z boku i rzut z frontu. Z frontu, z przodu, tak? Jakbyśmy go tutaj wzięli i nożem przecięli, no to będziemy mieć tutaj takie koło, tak? I to jest pole przekroju poprzecznego. Tak wygląda. Natomiast to już takie wiem więcej. Jak wzięlibyśmy sobie znów ten przewód, który jest tak. Patrzymy z boku, widok z boku i my sobie go przecinamy nożem. Narysujmy sobie ten nóż. Najlepszy nóż na świecie i w ten sposób go. Przecinamy, tak? To wtedy po przecięciu pokaże nam się prostokąt, patrząc z boku. I to się nazywa pole przekroju wzdłużnego, którego będziemy mieć A razy B, bo to po prostu prostokąt jest, tak? Mam nadzieję, że to rozumiecie. Tak, mamy pole przekroju poprzecznego, a tak mamy pole przekroju wzdłużnego. Ale to tak jak mówię, tego wiedzieć nie musicie, to jest dodatkowa wiedza. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.